Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakujemy sobie tablet od firmy Overmax. Model niedrogi, a posiadający naprawdę ciekawe parametry. Więcej szczegółów poznacie właśnie w tym filmie w rozpakowaniu. Natomiast cenę tego tabletu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Gwarantuję Wam, że jest naprawdę niewielka. A model, który będziemy rozpakowywać, to Qualcomm 7021 w wersji 3G. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przed nami opakowanie z tabletem Overmax Qualcomm 7021 w wersji 3G. Mamy oczywiście taką wizualizację tabletu. Mamy po boku prawdopodobnie oprogramowanie, które tutaj mamy zainstalowane, czyli Mobile Office, Avast Antivirus i jeszcze dwa jakieś programy. Tak więc mamy taki pakiet na start. Specyfikacje, zobaczcie, dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz, przekąt na ekranu 7 cali, 8 GB pamięci wewnętrznej, 1 GB pamięci operacyjnej, moduł GPS, dwie kamery, czyli z przodu, z tyłu, dostęp do sieci UMTS i funkcja Dual SIM. Tak więc bardzo fajne cechy. I z tyłu mam jeszcze troszeczkę tych informacji tak rozszerzonych. Mamy też rozdzielczość ekranu 1024x600, czyli nieźle. Android w wersji 4.4, czyli też nieźle. Wi-Fi, 3G, Dual SIM, GPS. Standard micro USB, jeśli chodzi o wejścia, slot na karty micro SD i pojemność baterii 2500 mAh. Dużo czy niedużo, okaże się w testach. Ważne też, żeby ta bateria po prostu długo trzymała, jeśli chodzi o to, że odłożymy sobie tablet na kilka dni, a potem chcemy go używać. W przypadku Fantaba 7, czyli tego, co używałem wcześniej, to po prostu była masakra, ponieważ wystarczyło odłożyć go dosłownie na 1-2 dni i brałem tablet, chciałem włączyć, a tam rozładowany całkowicie, pomimo że nawet był totalnie wyłączony. Po prostu tablet nie trzymał w ogóle mocy, jego bateria rozładowywała się, czy był w trybie uśpienia, czy był po prostu wyłączony. Tak więc jednym słowem, lipa. A tutaj myślę, że będzie już lepiej. Ok, otwieramy kartonik i widzimy już sam tablet. Za chwilkę go sobie obejrzymy. Natomiast sprawdźmy, co jeszcze ciekawego Overmax dla nas przygotowuje. Karta gwarancyjna do tego modelu. Moi drodzy, co mamy? Ładowarka sieciowa i to w bardzo fajnej wersji, ponieważ mamy i wtyczkę prądową z wejściem USB i mamy sam kabelek, czyli możemy sobie ładować albo z komputera, albo z gniazdka, co jest oczywiście szybsze. W tej wersji nie mamy tutaj żadnej klawiaturki, żadnego etui zewnętrznego, natomiast to sobie można dokupić. Jakieś informacje bezpieczeństwa oraz taki manual. Mamy też po polsku takie podstawy, jak włożyć kartę SIM, kartę micro SD, czyli w sumie nie ma się co w to zagłębiać. Przyjrzymy się samemu tabletowi. Umknęła mi jeszcze jedna rzecz w opakowaniu co do tabletu, dość istotna. Warto o tym wiedzieć, że producent daje nam też takie coś, czyli po prostu przejściówkę z tego micro SD na gniazdo USB. Po prostu urządzenie na USB takim pełnowymiarowym możemy podłączyć sobie wtedy przez tą przejściówkę do naszego tabletu. Rzecz może mała, ale naprawdę przydatna. Jak widzicie, taka folika ochronna. Myślę, że zabezpieczony jest całkiem dobrze. Ok, zdejmujemy to sobie. No i powiem Wam, że pierwsze wzięcie do ręki i wrażenie naprawdę fajne. Tablet taki ani lekki, ani ciężki, taki dość wyważony, jeśli chodzi o trzymanie. Można go sobie w dłoni spokojnie chwycić tak jedną ręką i sobie operować. Mamy tutaj oczywiście jeszcze folię na ekranie. To jest folia taka reklamowa, zachwalające cechy tego tabletu. Ale to samo widzieliśmy sobie na opakowaniu, więc nie ma sensu tego powtarzać. Natomiast jak widzimy, tutaj już jest kamerka, mamy głośnik, ramka jest dość cienka. No i generalnie z przodu tablet wygląda całkiem fajnie, dość taki kompaktowy, a z tyłu mamy większą kamerę, mamy tutaj port na słuchawki, port micro USB na podłączenie kabelka. Tutaj co mamy, to chyba nie jest gniazdo, to jest po prostu miejsce do zdjęcia obudowy. I zobaczcie, tutaj mamy przyciski. Głośniej, ciszej oznaczone jako V, volume up, volume down, przycisk power i tutaj mamy reset. Z tyłu model Qualcomm 7021 3G i taka plastikowa, chropowata
obudowa, która robi całkiem dobre wrażenie. Nie będzie się to chyba aż tak brudziło. W każdym razie wygląda fajnie. I mamy z tyłu jeszcze głośniczek. Ok, moi drodzy, zdjąłem tą klapkę z tyłu i widzimy faktycznie, że zdejmuje się nam tylko ta część. Reszta tutaj, bateria, wszystko jest zabudowane. I mamy tutaj faktycznie dostęp na dwie karty SIM oraz na kartę microSD. Tutaj troszeczkę naklejka wchodzi na to, ale chyba nie będzie problemu, żeby sobie tą kartę wsunąć. No, całkiem fajnie pomyślane. Zamykamy to sobie i mamy spokój. Ok, zamknięte. No cóż, myślę, że ta karta SIM to będzie mocny akcent tego tabletu. Zobaczymy też sobie, co on ma zainstalowane już tak fabrycznie. Oczywiście porobimy testy wydajnościowe, benchmark, będą testy w grach i ogólnie moje wrażenia z użytkowania takiego codziennego, jak ten system po prostu działa, czy jest to wszystko płynne, czy się wiesza. Poznacie wszystkie moje wrażenia w recenzji. Dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!